Moi drodzy, na stronie Enacom możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Serio, serio? Od początku wojny bombardujesz Niemcy? Tak. Sary, zobacz, pod Tarnowem Polska ma kurde ten. Rzeczywiście, Tarnów, Polska, stay strong, Tarnów. Nie? Ej, czemu on zaczął ten? Dobra, słuchaj, jest Niemiec w Afryce, 3 dywizje pancerne, ja wątpię, że oni dadzą radę, chyba że lotnictwo wystawiają. Ej, słuchajcie, słuchajcie, ej, Niemiec ma 7 dywizji medów tutaj. Zobacz, 7 dywizji medów. Jeżeli uda mi się to utrzymać, jeżeli się... 9! No mówię, 9 dywizji medów. Jeżeli to utrzymamy, on ma attrition 6%. Jeżeli to utrzymamy, to ja Jakubek, ja jadę prosto... Patrz, on ma tutaj też, zobacz, pantery. Tu są medy naprawdę dobre. Ja jadę prosto w Tobruk i pamiętaj, żeby go zajmować walką, nie? Będziemy za chwilę okrążać te medy w Afryce, okej? Okay? Więc uważaj, ja spróbuję teraz zaatakować pana Romla, jeżeli to jest on. O Boże. Dobra, Jakubek, jedziemy, jedziemy. Widzisz, że Lalamein? Ja jadę po Tobruk. Ale tylko... Jak on mnie atakuje? Tylko piechotę tam mam. To puszuj za mną, idź za mną, idź za mną, Jakubek, idź za mną, no po prostu. Idę. Ja po prostu tutaj chodzę. On się wycofuje już. Jakubek, chodź, dobrze. Ja pinuję, go pinuję. Aha. Dobra. No idź, chodź. Dobra, to jest... Jaki overrady, co to się dzieje? Dobra, ej, masz ich pinuję. Okrążonych? Jakubek, pinuj i ja jadę na Tobruk, okej? Okay? Ty już to wykończ. Niemiec chyba stracił większość medów w tej Afryce. Tu. Mam wrażenie, jakby te dywizje to były czołgi, bo oni mają 400 breakthrough, nie wiem, czy... Jakubek, to są... Zobacz, oni... Niemiec praktycznie straci każdego meda na Barbarossę teraz. Dobra, wyczyściłeś to? Ej, Niemiec stracił chyba 90% wojska. Stary, 400 tysięcy Niemców umarło tutaj. Powiem ci tak, Niemiec stracił 90% wojska na Barbarossę. To są góry, więc ja ci tutaj nie pomogę w Tobruku, nie? Weź tu piechotę jakąś, daj i pinuj północ. Jemu się... I powietrze, Jakubek, to jest najważniejsze. Powietrze, kasy. Powietrze. Jak tu wejdziesz, to będzie plus 10. No i Essa. I zobacz, ile mu dywizji zamknąłeś. Chodzi o to, że... Znaczy, ja wiem, że dużo gadam, ale ja ci dobrze radzę, Jakubek. Wiem, ale że mam wszystko, kurde, mi miga. Pierdzielona jest tank. O, weź. Ja idę w północ, idę. Spinuj to, ej, Jakubek, spinuj to. Dobrze jest. Czemu to nie ma podstawy opatrzenia? Dobrze, dobrze. Jest, Essa. Chodź. Puszczam ten desant, stracę całą giną. Daniel jest w czwartej gęstości. No i patrz, leci desant na Sycylię i cicho, cisza teraz. I leci desant na Sycylię. I Jakubku, ja nie wiem czy ja... ty nie zleciłeś żadnego desantu? No świetnie, ja wiem to... Daniel prawym kliknął. 120 statków w jednym staku przybyło. Jakubek, przebijam się na porcie, przygotuj się. Słyszysz? Mm-hmm, no już, teraz już mam, słuchaj, już. Dobra, zdobywam o, port. Kurde. Jakubku. Weterani są. Wow. Jakubku, zdobyłem port i atakuję Messynę. Czy twoja piechota ma zamiar przyjść? To ona już płynie. Najlepiej by było, gdybyś przypłynął 60 dywizjami, żeby zajebać tu takie atryszy, żeby spaliły się czołgi i piechota jednocześnie. To co ci chodzi? Właśnie nie wiem. Znaczy, o nic. Dobra, wystawił myśliwce, Jakubek, to jest progres, nie? Tutaj, dasz radę, Jakubek, ja w ciebie wierzę. Boże, te po lewo, Jakubek, te po lewo. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. No i ty, no speed teście, mój internet jest lepszy niż zawsze. O, to ja nie wiem, to chłopie, trójka i Daniel Exploding, nie? Co jedyneczka. I pauzeczka. Dobra, już na razie nie jesteś, ale 11 dywizji Litka właśnie zmierza do Messyny. Dobra, ja tego bronię. Najważniejsze, Jakubek, żebyś ustawił w porcie po jednej dywizji na defa. I tutaj jest 3 dywizje, 4, nie? Bo ja czołgi biorę na D-Day. Chyba, że Jakubkowi... Ty, Jakubek, może ja ci nagram po prostu poradnik. How to deploy flota on the fucking morze. Ale dobra, nie, ja wychodzę zaraz z tego, kurde. Ja doczasuję. Konstans wyzywany. Ja też. Jeszcze sobie kupię Mercedesa 100 tysięcy K1 kałach. Dobra, słuchajcie, Niemcy ruszają z Barbarossą, to my robimy teraz dywersyjny D-Day na Włochy, dawaj. Czekaj jeszcze, no nie mogę, no bo muszę, stopuję cały czas dywizję w Messynie, żeby przypłynęły inne. Jezus Maria, to weź tam dwie dywizje przyłącz i niech stoją, przecież on się nie przebije. Jaki ty jesteś nowsem, Jakubek? Ja chcę częściej Jakubka na Brytolu i ja gram Afryką.
Dobra, jesteś gotowy? Jesteś gotowy, to puszczaj. Czekaj, bo... Dobra, puszczam, bo już. Ty, bo mamy same myśliwce, nie mamy kasów nad UK. Chyba. Nie mamy kasów nad Anglią. Znaczy nad Włochami, Boże, nad jaką Anglią. Dobra, weź północ leć. Północ, 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 bo ci się przebiły górskie koło napletu. Może wylądowałem. Udało mi się wylądować w porcie. Dobra, dobra, dobra. Ja ich przycinam na pół. Jakubek. Ale fajnie, fort, port, Boże. Rób sobie tutaj, róbcie sobie tutaj już dywizję. Dobra, Jakubek, puszuj południe. Jest odcięte. Jakubek, musisz obstawić tutaj front i ja puszuję południe hewikami. Mamy to. Chłopie, mamy to. Zaraz, zaraz, bo ja muszę jeszcze dwa hewiki wycofać do Anglii i robimy D-Day. Dobra, ja nie wiem, ja przez góry walczę w tym, nie? We Włoszech ja w górach atakuję czołgami. To jest po prostu patola. No tutaj niemieckie dywizje przyszły. O, to one były garnizonowe z Francji. Serio? No tam parę zostało, jak tam po jednej zostało? Ty, Jakubek, proszę cię, dobijmy te Włochy, weź to dobijaj. Dobijmy te Włochy, bo ja chcę się wycofać, chłopie, i chcę iść na D-Day. No, ja też bym chciał wtedy zastantować się w Genui i tak dalej. Z tymi z południa. Powiem tak, 3 dni i się odpalamy. Ale kto, ja w ciebie wierzę, że ty ich odepniesz, to musisz czołgami walczyć. O kurde, dobra. Wiecie co? Nie możemy czekać 3 dni. I możesz te dywizje wziąć, Alekto, z Kaukazu swoje. Dobra, czekajcie 1 dzień. Dobra, masz samoloty nad Francją? No są jakieś. To leć, dobra, lecimy D-Day, lećcie, odpalajcie się. Trzeba go na szybko uratować, nie? Trzeba szybko ratować Związek Radziecki, bo jak nam padnie, to będzie lipa, dobra. A ja nie mam trochę dywizji za bardzo. Ale to Jakubek, musimy. I dobra, zdobywamy tereny. D-Day dobrze wszedł. Dobrze. Spinuj sobie tą dywizję, Danio. Jedną dywizją piechoty tutaj zaatakuj, bo oni będą chcieli tędy posiłki dosłać. Mam nadzieję, że to siądzie. Jakubek, dawaj. Droga na Berlin. Ty, ale kto prawie go okrążył. Kurde, to jest dobre. Ale kto jesteś. Dasz radę, ja w ciebie wierzę, naprawdę, byku. Utrzymaj się, walcz do końca, nie? Co się stało? Dobra, zrobiliśmy D-Day świetnie. Wbijaj się. Ja pierdzielę. Daniu, ale kto? Ty musisz, jakby ci to powiedzieć, utrzymuj się jak najdłużej, bo zobacz, co się dzieje w tym, nie? Dobra, ja już jadę. Ja jadę w Paris. Agresywny, odpalam. A gdzie są dywizje niemieckie? Czyżbyśmy jednym D-Dayem rozsadzili całe Niemcy, naprawdę, że do Berlina wejdziemy? Ty, ale kto prawie okrążył tu Niemcy? Prawie mu się udało, bardzo ładnie, Rusek. Jaki D-Day poszedł? Dlaczego? Co im się dzieje? Czemu oni się nie przygotowali na D-Day, kurwa? Co to jest za gra? Ty paski, ale w Hiszpanii był. A, czyli on nie usunął. Dobra, on kurde uciekł tymi dywizjami. Uciek, to weź chodź tutaj szybko, kurde, Danio. Obstaw tą Francję po drodze. Jezus Maria. Danio, to jest twoje zadanie. Bo to jest jego armia. No to niemiecka armia się ukryła w Hiszpanii całkowicie, byku. I teraz musisz to wysadzić w powietrze, bo oni nie mają czym bronić Berlina. Ja tam 4 hewiki wysyłam pod Berlin. Ja wjeżdżam tak jak masło. Chłopie, południowoafrykańskie dywizje czołgów średnich będą wjeżdżały właśnie do Berlina, nie? Czy to nie jest, powiem ci, powiedzmy, piękne? Make Africa great again. Jest, czekaj, czy afrykańskie czołgi wjadą do Berlina? Nie, to musi się udać. Dajesz. Ty, lotnictwo, byku. Musisz przestać lotnictwo. Nie, bo byłem, kurde, patrzyłem się w ten. Jest! Kościu, Afryka Południowa wins in Berlin. Coś przepięknego. Czołgi Afryki Południowej zajęły Berlin. Tak. Boże, jak to okrążysz, to jest cała armia Niemiec, która miała nas zatrzymać w D-Dayu. I ona była w Hiszpanii z jakiegoś powodu. Boże, ja nie mam ropy, żeby walczyć. Ja potrzebuję więcej ropy od ciebie, Danio. Ej, Hiszpan chyba zasnął, wbije się. Ej, on robi last defense na tych dwóch prowincjach. Armia Czerwona dokonała okrążenia na wschodzie wschodnim. Towarzysze. Armia Czerwona. Za chwilę cała Armia Czerwona będzie napierdalała na Berlin. Musimy być... Ja jestem w Wiedniu. My musimy być szybciej, nie? 4 miliony. A ja tylko 200 tysięcy straciłem na tej wojnie. A ja 7K wojska. On zanektował Vichy. O, to teraz się możesz odpalać, to dzisiaj szmat w jednej prowincji stoi, możesz go okrążyć, Danio. Ja muszę Warszawę wyzwolić. Jeżeli czołgi Afryki Południowej wjadą do Warszawy, to będzie taki anti-reach dla Niemca, że to jest niemożliwe. The German Reich has capitulated, Poland is liberated. O kurde. To teraz Hiszpania. Dobra, chodźcie do Osi na kanał i się pytamy, czy się poddają. Halo? Halo? Osio, kapitulujecie? Nie. Daj moment, jak to jeszcze to też na Hiszpania przetrwa to wszystko.
Trzymamy się. Te wielkie walki. Powiem tak, my zrobili. Powiem wam plan, nie? Mieliśmy zrobić desant dywersyjny na Włochy podczas Barbarossy, żeby Niemiec wysłał tam czołgi i miał pójść prawdziwy D-Day, nie? Na Francję. To, ale nie spodziewaliśmy się kompletnie, że to tak dobrze pójdzie we Włoszech. I później patrzę i Alekto pod bramą smoleńską, mu się przebiliście przez rzekę i ja zacząłem krzyczeć szybko D-Day, bo on upadnie. Panowie, oni no. Tak naprawdę w tej Hiszpanii to mnie zmusili. A powiem, chłopie, ja byłem w szoku, bo tak, kurde, gdzie się podziały dywizje alpaki na obronę D-Day'a? I później patrzymy, z Hiszpanii wychodzi, nie wiem, 80 dywizji niemieckich piechoty, nie? Bo to były te z Włoch. No. To nic, najgorzej, że teraz Kanada dostała władzę nad Berlinem. No, my myśleliśmy, że ten D-Day nie siądzie w Europie. Myśleliśmy, że tam stoją z 3-4 dywizje medów, nie? To mówimy, a to chłopie siadło jak w masło.